Witam, witam w nowym odcinku Zagrajmy w Xanadu Next. W dzisiejszym odcinku kontynuujemy zwiedzanie zamku Strange Rock. Zyskaliśmy niedawno poziom, mamy nowy pancerz, niestety nie mamy nowej broni. Na nową broń będziemy zbierali kasę. Może zrobię małe kółko. W paru skrzynkach powinna się kasa pojawić teraz. Już teraz bez grindu to kółko będzie tylko w miarę szybko od miejsca do miejsca. Broni również nie grindujemy w końcu. Czy grindujemy? A jednak. A na tym etapie Frost Weapon już nie będzie praktycznie potrzebne. Nie kojarzę, czy w ogóle jakikolwiek przeciwnik słaby na ten żywioł się pojawi. Trochę bez sensu. No ale cóż, tak zrobili twórcy. Ok, jeśli dobrze pamiętam, to przejście w miejsce, gdzie zakończyliśmy, jest tutaj na wprost. Ale tak jak mówiłem, idziemy dookoła. Tak w miarę szybkie kółko zrobić, zobaczyć, czy się w skrzynkach nie pojawiła kasa. Wow. Powiedzmy, że jest trochę twardy, a raczej broń jest trochę nieadekwatna. Na szczęście w małych ilościach są łatwiej do ogarnięcia. Jeśli dobrze pamiętam, następny miecz kosztuje 15 tysięcy patyków. Więc no, chwila zbierania nas czeka. Zrobię nieszczęście, aż w pierwszym pomieszczeniu nabiję skilla i wrócę do Dragon Slayera. Wow, podwoiliśmy właśnie obrażenia. Że tak powiem, na żywo widać, jak nasz skill rośnie. Dobra, drugi kolega się tu zainteresował, co się dzieje. Dobra, kość. Kończymy to. Aha, to też nie jest całkiem to miejsce, ale dobra, jak już tu jestem, to już tu jestem. Idziemy w tę stronę. Ominąłem chyba kawał wspinaczki, to może nawet lepiej. Całkiem ładnie. Na golem. Na szczęście, tak jak już ostatnio zauważyłem, kamienny golem nie jest taki twardy jak drugi. Znaczy drugi, ten stary, czyli błotny.
I kolejne 400 zł. Tu jest niestety skrzynka otwarta. Cokolwiek nie było, się nie zregenerowało. No, lada chwila, już 86%. Dzięki nowemu pancerzowi nie musimy tak dużo wymieniać, zużywać podków leczących, więc idzie większy profit zarobić. Ok, jest skill get, zaraz tu bierzemy Dragon Slayera. Jak tam wynosi tabelka skilli? No, całkiem solidną część uzbieraliśmy. Nie wszystko, ale... Dobra. Okej, w tej chwili zarobiłem 3000 na czysto. Minus koszt tego jednego podka, który zużyłem. Dobra, z tej strony nic nie ma, z tej strony jest coś. Wejście w pomieszczenie. Aha. A tak, 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 tak. To jest to, to jest to. Nie będziemy tych zagadek ze skrzynkami rozwiązywali. Tam się nie wspinamy. It's a silly place. Co my tu mamy? A patrzcie państwo, teleporter. Tam są drzwi, wielkie drzwi. Jednak trzeba sobie do nich schody dorobić. Co jeśli dobrze kojarzę, zajmie nam ładną chwilę. Nie ma co oczekiwać, że to w najbliższej przyszłości będzie. Dobra, teraz tutaj. Mieliśmy Keystone Discus. I kolejne drzwi, kolejny klucz. Tutaj chyba jakiś paskudny wróg był. Ale najpierw muszę użyć Fireballa, żeby zapalić kolejne lampki. Nie wiem, czemu uparł się po skosie puszczać. A
Aha, pewnie jakiś tam wróg jest, którego nie widzę, a się namierzanie włączyło. Całkiem prawdopodobne jest takie coś. No właśnie. Mister Skeltal. To nie Legend of Zelda, więc szkielety stają. Strony. Też dużo lepiej nie jest. Zaraz się stąd ewakuuję i ubiorę zaklęty miecz. Ognisty chyba. Albo nie, gromowy, bo tam parę ognistych nietoperzów się plątało. Gdzie ten... nie... Jestem ślepy zaraz, gdzie jest ten sneak attack, mamy ubrany... Aha! Dobra, już kumam. To tak miałem zrobić. Tak. I to wrzucamy tutaj. Dobra. Do widzenia. Phoenix Feather. Co to jest? Co to robi? Co to daje? Składnik napojów, mikstur medycznych. Być może mam go komuś dostarczyć, tylko tego sidequesta nie aktywowałem. Co jest? Dobra, się wrócimy do miasta, pogadamy z paroma ludźmi. Zobaczymy. Mi się zdaje, że jest jakiś sidequest, który właśnie przegapiliśmy, nie gadając z wszystkimi. Myślę, a może prędzej któryś z mędrców nam podpowie, co trzeba robić. No właśnie.
Ale to właśnie to też się nie usprawiedliwia. Aha, mieszkańcy miasta nadal myślą, że to jest Lize. Lizelotę, czy jakkolwiek by ją nie nazwać. Dobra, miałem pogadać. Tutaj wszedłem, żeby pogadać z Sha. I zobaczymy. Ostatnie memuary, tego jej nie oddałem. Ponadto, jak widać, chyba przegapiłem dwie tabliczki. Ale to już nieważne. No to jest to znany już nam kobiecie. Ja proszę bardzo, tutaj gościu żył dużo później, nie miał informacji, ale jego przypuszczenia i dywagacje są bardzo cenne. Pisze tutaj, że skoro nikt się nie połapał, że ona odwiedzała Galzisa, musiała odwiedzać go przed swoim ślubem, musiała być albo potężnym magiem, albo członkiem rodziny królewskiej. Także jego podejrzenia wzbudziło to, że nie ma na temat jej tożsamości ani słowa. Kanapki od Sharp 100 expa. Chociaż z drugiej strony możliwe, że to ostatnie dwie tabliczki siedzą gdzieś w zamku, bo jakoś mi się nie chce wiedzieć, żeby masz dwie przegapił po drodze. A ten to się nie odezwie. Ciekawe, może Agnes będzie chciała to piórko. A nie, dobra. Dobra, Spence z tego jakiś potek wykręci. Phoenix Remedy. Ciekawe, czy Spence jest w takim razie potomkiem Zaizena. Tutaj pisze, że wynalazek to jest właśnie Zaizena, tego sławnego architekta, który zmontował podziemia. Ale to nie jest ważne. Cały czas coś mi się po głowie kołacze, że Agnes będzie chciała od nas kupić ten napój. Albo otrzymać, przyjąć coś takiego. Ale my tymczasem mamy już 15 tysięcy złota. Więc pora zdobyć kolejną broń do wyćwiczenia. Thank you.
to jest zwiększona szansa na blokadę tarczą. Myślę, że ubierzemy ten skill później. Następny taje broni wymaga 20 tysięcy złota. Ciekawe, czy uzbieramy dość. Nie chcę za bardzo grindować, że z drugiej strony może dla przerwaką z Galizem prewencyjnie będę chciał trochę poziomów nabić. O ile, będzie da radę jakoś więcej ich nabić. Ale to wtedy będzie poza nagraniem, nie będę bawił się w nagrywanie godzin tłuczenia tych samych wrogów. Dobra, powiedziawszy tyle, uleczywszy się. Teleport, który niedawno aktywowaliśmy. Do zamku Strange Rock. Aha. Jesteśmy. Leżeć. Myślę, że do walki z Galzistem ubiorę no oczywiście skill Dragon Slayer, prawdopodobnie też opanowanie tarczy. Zresztą zobaczymy, nie ma co zawczasu mówić. Do walki z Galzistem jeszcze kawał drogi. Aż wdepłem w te nogi. Macie z tego. Niby nic i 800 zdrowia poszło. O, Onyx, fajnie. To nam trochę ukróci następny powrót. Dobra. Idziemy w tę stronę. Na szczęście tego typu przełączniki nie resetują się. Bardzo te szkielety. Takie dżuki. Dobra, ubiłem jednego.
Świetnie, to jest głowy i został ostatni nietoperz. I możemy iść w tę stronę. Niestety w takiej perspektywie znaczniki kierunku wroga nie działają. Harpie. Na ziemię. A tak też może być. Aha! Jeśli harpia lata, to otrzymuje obrażenia, jak skała grzmotnie jej w głowę i kolejne, jak grzmotnie wtedy o ziemię razem ze skałą. Taki mały detal cieszy. Okej, okay, teraz w lewo czy w prawo? Gdzie jest droga główna, gdzie jest droga poboczna? Oczywiście najpierw chcemy iść drogą poboczną. To jest chyba droga główna. Chociaż kto wie. Dobra, zobaczymy najpierw z tamtej strony jednak. Jak widać, pomieszczenie bardzo duże, bardzo obszerne i wielopoziomowe. Dużo tych szkieletów. Jest skill get. Możemy się trochę cofnąć i ubrać potem Dragon Slayera. Następna będzie już prawie tak mocna jak Dragon Slayer. I kolejna, jeśli tak daleko będziemy ćwiczyli, to już będzie faktycznie lepsza. Dobra. Jaki efekt dźwiękowy ugryzienia. Cisza. Podejrzane. Jeszcze jakieś 3-4 tysiące i będziemy stać na kolejną broń. Bo mogę wliczyć po prostu też koszt sprzedaży aktualnie posiadanego miecza. Co oznacza, że zamiast 20 tysięcy muszę mieć
12 tysięcy w gotówce. Gdzieś jeszcze coś tutaj musi być? A i jest. O Boże. Okej, jak się za to zabrać? To jest pytanie. Tym razem czerwonych klocków jest 5, co oznacza, iż muszę zrobić tak. Dobra, to jest raz. Tak, robimy to w ten sposób. Dobra, teraz muszę tutaj w dół pchnąć, bo jeśli bym próbował nieco inaczej, to bym sam sobie znowu plany pokrzyżował. Już sobie to pokrzyżowałem. A nie, dobra, po prostu nie chwycił. No i zostaje ostatnie. Lufia 2 to nie jest i bardzo dobrze. Był taki czas, że niektóre zagadki z tamtej gry poważnie potrafiły mnie przyciąć. Ok, teraz ostatnia rzecz. Aha. No ostatnia rzecz, ale najpierw tak. Tu. I tu. I mamy skrzynkę. A w skrzynce broń. O, Murasame Blade. Czyli coś, na co też nie mam póki co siły, ale w następnym poziomie na pewno będę miał. Dobra, to nie jest wszystko. Tutaj widać. O, właśnie, tu gdzie Agnes stoi. Widać, że tutaj coś będzie. A i nie za bardzo mam jak tam dojść. Jak widać, tutaj nie mam dostępu nigdzie. Ona tam nadal stoi? Nadal stoi. Dobra, no to zostaje mi teraz to przejście. Aha, no dobra, zobaczymy co tu jest. Co nas tu czeka, prawdopodobnie. Dokładnie. Nie, było dużo prostsze niż myślałem, że będzie. To jest fragment, który widzieliśmy już wcześniej. Tam na prawo jest skrzynka. Po prostu widzieliśmy ten fragment z innej perspektywy. Patrzyliśmy wtedy na prawo, tak jakby. Z lewa na prawo. Po drodze nabiliśmy sobie 2/3 poziomu. I szkielety całkiem sensowną ilość ekspa drobią.
chciałem dobrze, dobrze mówię, dobrze mówię. Tutaj jest skrzynka. Aha, dobra, tam gdzieś są drzwi na dysk i te drzwi ruszymy na samym końcu. Bo to będzie oznaczało, że wszystkie inne opcje wyczerpaliśmy. Coś tu jeszcze jest? Nie, raczej tutaj nic więcej nie ma. Dobra, teraz pójdę w tą stronę i przez kolejne drzwi. W tym pomieszczeniu było dużo, dużo szkieletów. Dobra, w tą stronę byliśmy, jeśli dobrze pamiętam. O ile w ogóle przechodziliśmy przez tą stronę. Dobra, tutaj nic podobno nie ma. Aha, tak jak przypuszczałem, teraz obejdziemy w górę dookoła i wyjdziemy tam, gdzie Agnes stała. Głuchole dość twarde. Znaczy nie tyle twarde, co zwinne. Gule teraz są white. No okej. I nadaje nam kluczy, nie starczy. Na dole się zresetowali przeciwnicy, więc Agnes sobie poszła. Będziemy musieli to szybko załatwić w następnym odcinku. Co tam dostaliśmy? Lightning poziom drugi. Chyba miałem, ale nieważne. Okej, okay, czyli tak. To jest to, jeśli chodzi o aktualny odcinek. A to są drzwi na dysk. A, no proszę Państwa, to jest wszystko jasne. Dobra. Teraz tak, w tym miejscu kończymy odcinek. W następnym odcinku po pierwsze spróbujemy się spotkać z Agnes stojącą w tym miejscu, co oznacza wybicie gryfów na dole i szybkie przebiegnięcie trasy dookoła. Po drugie zobaczymy, co jest w takim dużym, niby wieżowym, niby zamkowym pomieszczeniu, które wszedłem na chwilkę i opuściłem, żeby wejść w to skrzydło zamku. A potem to się zobaczy, ile czasu zostanie. Na razie wracam do miasta. Sprzedaż jednej broni, zakup kolejnej, jak ona jest jednoręczna, ale co ona tam ma? Charge. Tutaj jest i ten skill. Dużego użytku z niego nie zrobię. Teraz idę do Spensa przynajmniej 3 podki leczące kupić.
A nie, tylko dwa od niego kupię. A za resztę kasy kupię kluczy. To przecież to się nam skończyło. Dobra. I w tym miejscu save. I koniec odcinka. Do zobaczenia.